Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Doskonały jest humor, już doczekać się nie może, kiedy w końcu wyląduje i rodzinę ucałuje. Mucha, mucha w mucholocie, jak w prawdziwym samolocie. Do astronomicznej i kalendarzowej jesieni zostały jeszcze ponad 2 tygodnie, ale kolorytu niczym na drzewach jesienią można było doświadczyć, odwiedzając plac Zielona Podkowa w Sułkowicach w niedzielę 4 września. Po raz 9 zagościł tam jarmark regionalny Sułkowicka Jesień. Chcemy zachęcić coraz więcej wystawców, aby przyjechali tutaj, pokazali to, czym się zajmują, tym, czym handlują czy produkują. No, coraz więcej osób odpowiada na nasze apele, zaproszenia i coraz więcej osób jest tutaj dostępnych dla mieszkańców. Na jarmarku nie mogło zabraknąć rodzimych twórców, hodowców oraz kół gospodyń wiejskich. Występują na tym jarmarku gospodynie, które prezentują swoje wyroby, prezentują swoje ciasta i jadło. Obecni byli także pszczelarze, a wśród nich Marek Bobeł z Harbutowic. No, na dzień dzisiejszy są to miody głównie ze spadzią. Takie no, wiosenne, potem jest spadzik lasta, liściasta, lipowy. Taki z rezerwatu, tam mam w przygodzie pasiekę. Czym te miody się charakteryzują i czym się różnią? No na pewno smakiem i kolorem, wyglądem, nie? No a myślę, że są dobre, no. Z ekologicznego terenu, także nie ma gospodarstwa, żadnego rolnictwa, także powinny być bardzo dobre. Pana pasieka stara się o to, by pański miód produkowany właśnie w Harbutowicach został wpisany na listę produktów regionalnych. Dlaczego? No, staramy się promować tą naszą wieś, jak najlepiej potrafimy. No dlaczego? No, każdy chce mieć jakieś, wiedzieć, że jest to ekologiczne, zdrowe. Co ciekawe, wśród wystawców pojawiły się firmy zajmujące się dystrybucją pieców, kotłów i innych urządzeń służących do ekologicznego ogrzania domu. Jak się okazuje, nieprzypadkowo. To z jednej strony boom ekologiczny, z drugiej strony gmina Sułkowice przystąpiła do programu ograniczenia niskiej emisji. Napisaliśmy go, dostaliśmy dofinansowanie i każdy mieszkaniec, który wyraziłby chęć wymiany takiego pieca na kocioł ekologiczny, czy na ekogroszek, czy na gaz, może dostać dofinansowanie. Interesujące stoisko przygotowało gospodarstwo Mlekoza z Sieprawia, oferujące nie produkty mleczne, lecz lecznicze, ziołowe nalewki i syropy. Prowadziłem najpierw gospodarstwo hodowlane, kozy, ale niestety było to nieopłacalne, więc chcąc leczyć swoją rodzinę, zwierzęta, musiałem zająć się uprawą ziół, zbieraniem ziół i stwierdziłem, że to jest bardzo skuteczne, o wiele lepsze niż chemikalia syntetyczne. Jeśli chodzi o właśnie te nalewki, jakie najciekawsze pana zdaniem są? No, z najciekawszych nalewek to byłoby na przykład wąkrotka, proste zioło rosnące na bagnach, poprawia pamięć, krążenie mózgowe, odmładza skórę. Wszechstronne działanie ma. Jarmark Sułkowicka Jesień tradycyjnie już był także okazją do zaprezentowania się dla najmłodszych, nieco starszych i całkiem dojrzałych artystów. Mamy się czym pochwalić. Są zespoły, które działają w ramach Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Zawsze to jest jakaś okazja do tego, żeby
oni wystąpili, żeby pokazali się tym wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym, którzy nas odwiedzają. Wśród występujących na scenie znalazł się również zespół pieśni i tańca Elegia z Rudnika. W grupie dziecięcej dosyć duże zmiany. Dzieci przyszły do zespołu, jest ich teraz więcej, mamy ich ponad 30, dlatego planujemy stworzyć dwie grupy. Grupę młodszą szkoły podstawowej i grupę od trzeciej klasy wzwyż. W przyszłym roku bardzo ważny rok dla całego zespołu, 75-lecie funkcjonowania. Jak będą przebiegały przygotowania od strony tej artystycznej właśnie do tego jubileuszu? W tym momencie trwa burza mózgów, ja daję swoje pomysły, kierownik kapeli, pan Stanisław Judasz, swoje pomysły i mamy nadzieję, że niedługo to się urodzi w jakiś fajny plan, no i wtedy będziemy już ostro się przygotowywać do tego jubileuszu. Co jest największą siłą zespołu Legia? To, że oni siebie lubią, siebie szanują i szanują swoją pracę, wiedzą ile w to wkładają i co mogą innym pokazać, no i przede wszystkim to jest grupa, a w grupie zawsze jest siła. Dziękuję.